Nowoczesnego Polaka sławią wciąż wielkiego rodaka. Wszędzie był on w stałym trudzie, drżeli przed nim nędzni ludzie. Naród był jak słowo męstwo, dumnie brzmiał jak zwycięstwo. Dzisiaj wśród prostaków w tłumie nikt już tego nie rozumie. Hetmanie, panie Romanie, co się z nami stanie? Panie Romanie, niech pan z grobu wstanie. Panie Romanie, co na obiad, co na śniadanie? Panie Romanie, wielki polski hetmanie. Panie Romanie, co się z nami stanie? Panie Romanie, niech pan z grobu wstanie. Panie Romanie, co na obiad, co na śniadanie? Panie Romanie. Idee zakazane, obowiązki Polski niechciane. Naród dostał cios w serce, szpilu jest w poniewierce. Apatia dopadła moją duszę, nie chce mi się, nic nie muszę. Polska pod okupacją jest, więc do nieba, do nieba niosę ten hymn. Hetmanie, panie Romanie, co się z nami stanie? Panie Romanie, niech pan z grobu wstanie. Panie Romanie, co na obiad, co na śniadanie? Panie Romanie, wielki polski hetmanie. Panie Romanie, co się z nami stanie? Panie Romanie, niech pan z grobu wstanie. Panie Romanie, co na obiad, co na śniadanie? Panie Romanie. Przykłady odważnych ludzi, by naród polski się obudził. Z mieczem chrobrego do obrony nas orzeł prężył szpony, gniew budził i krew gorącą dawał siłę i moc garzącą. Powstał i zerwał kajdany, by przebudził się nadal zaspany. Hetmanie, panie Romanie, jakie dasz nam zadanie? Panie Romanie, jako wielki polski syn, panie Romanie, jej ideę w ciele czyn. Panie Romanie, wielki polski hetmanie, panie Romanie, jakie dasz nam zadanie? Panie Romanie, jako wielki polski syn, panie Romanie, jej ideę w ciele czyn. Panie Romanie, panie Romanie, jakie dasz nam zadanie?